miejsce już... docelowe jest po lewej stronie. Już widzę, co parkujemy niżej. Widzę udeczkę, widzę fajne malowidło na ścianie. Znaczy, czy fajne, to się zaraz okaże, jak podejdziemy bliżej. Ciekawe, czy też będzie przypominał prezesa. No i witamy was serdecznie. Cześć, ja jestem Adrian. Michał. Michał, funkcja WSP? Naczelnik. Staż? 24 lata. 24 lata. Widziałem jeszcze twoich kolegów gdzieś tutaj są. Tak. Poznajmy się, przedstawmy się. Cześć, Adrian. Krzysztof. Krzysztof, staż w WSP? 22 lata. 22 lata. I Mariusza mamy. Mariusz, tak. Tak Mariusz, samo jak tutaj. Weterani. Tak, 24. Ale tak w ogóle to od urodzenia. Straż od maleńkiego. Zapewne jak na początku przystąpiliście tutaj do tej jednostki, to tak nie wyglądało. Dokładnie. No nie, zdjęcia mamy na górze, jak wyglądało. Wybudować. Nie? Czyli tego budynku nie było. Był tylko znacznie inny, mniejszy i walący się. Aha. Strach było wejść, bo sufit się na głowę walił. No, czyli tak jak już mówiłem, tutaj widzę, jak wchodziłem, że to wszystko pięknie wygląda, ale za tym wszystkim kryje się sporo waszej pracy, którą musieliście włożyć na pewno. No bo doprowadzić jednostkę do takiego standardu, to trzeba trochę tej pracy włożyć. Na pewno zobaczymy jakieś zdjęcia archiwalne pewnie później, tak? Tak, tak, zobaczymy. Macie taką możliwość. Remiza była pierwsza z 63. Mhm. Ta jest z 2005. Czyli 15 lat już minęło. Piękne malunki widzę, ogólnie w garażu i tutaj na zewnątrz. Nasz kolega Matejko domalował. Matejko? Dokładnie tak. No, widzicie, z pewnością o tym samym Matejku myślimy, co? No, powiedzmy, że od noga. Reinkarnacja. Trochę inkarnacja. Dobre. Może wejdziemy do remizy, zobaczymy te obrazki. Ja wiem, że was interesuje ten sprzęt, te samochody i te łódki, ale no zobaczcie na te malowidła. Jesteśmy w rejonie jezior. 6 jezior jest wokół was, tak? W najbliższym otoczeniu. Także takie motywy, egzamin. Czym gasimy? Wyłącznikiem. Strażakiem trzeba się urodzić, zgadza się. O, tu bardzo miło ten płomień wygląda. No jest talent, przyznajcie sami. Podoba mi się, bo ta jednostka jest taka spersonalizowana przez to. Okej, no to dobra, lećmy, zobaczmy sprzęt. Dwa samochody i łódka. Najnowszy nabytek to? Man. Kiedy go pozyskaliście? 2017. 2017 rok. Jaka tam pojemność wody i wydajność autopompy? 5000 i wydajność autopompy? 4200 na minutę przy 8 parach. No, czyli jest konkret. MTU robiło zabudowę. Możemy pooglądać skrytki? MTU wizualnie bardzo ładne. Firma Mototrack. Tak. Zabudowę robiła. Czyli tak, co tutaj mamy? Mamy latarki, mamy u góry też chyba latarki. Tak, latarki. Latarki, mamy maszcik oświetleniowy. O, może moglibyśmy rozstawić, tak, tylko pewnie trzeba... Nic nie trzeba. Nie trzeba. No to zobaczmy. O. Jest. Tylko pewnie nie odpalimy, nie? Bo... Coś pięknego. Zdalnie. Można odejść od samochodu. Można odejść od samochodu sobie spokojnie. Można sobie. Technologia LED, to na pewno LEDy. Zaraz będziemy mieć tutaj ładne światło do odcinka. To zapalimy. Bo może być, tak. Ale zobaczymy, czy. No też jestem ciekawy. Są. Gdzie? O, tak może być skierowany. Super. No zobaczcie, fajnie to świeci. Jest na tle jasnego nieba, ale mimo wszystko widać, że LEDy robią robotę. Fajnie świeci, zabezpieczone przed ruszeniem. Jak ktoś chce z włączonym jechać. Szperaczem jechać, nie da się. Nie ruszy samochodem. Nie. Jak będę włączał bieg, to będziemy maść. Tam
Coś pięknego. Zobaczcie, jaka ciekawostka, no. Ja nie byłem świadomy, że już ta technologia jest tak zaawansowana, że no nie urwiemy tego. Szybkie wyłączanie, wystarczy tylko wyłączyć. I on się już składa do pozycji. Sam się składa do pozycji wyjściowej. Standardzik. Auto z wyposażeniem już przyszło, czy uzbrojali się sobie? Nie. Część została z Jelcza, którego mieliśmy 004, tutaj mieliśmy Jelcza. Mhm. To część sprzętu przyłożyliśmy z Jelcza. Część była dokupiona razem z samochodem. Ale to chyba tam jedna piła czy dwie. Torba medyczna. A reszta, co mieliśmy na starym Jelczu. I chuligan jest. Chuligan i bosaczek. I bosaczek teleskopowy. Tak. A jeszcze zapytam, co tu się kryje. Czy tu są szyny, czy coś innego? Tak, to jest medyczne. Okej, okay, czyli szyny kromu. Torba. Okej. Okay. No i... Serce Monika. No, wizualnie zawsze te pompy mi się bardzo podobały. Jest wszystko jak na dłoni. Zawory są normalne, nie jakieś tak, tam jakby zamawialiśmy, to robione był pod nas. Tak. Nie chcieliśmy elektroniki, nie chcieliśmy niczego, bo wiemy, jak to w państwówka ma z tym problemy. Zgadza się, doświadczenia takie są niestety. Zamieniliśmy do Kielc po prostu, żeby im zaproponować takie wykonanie tej autopompy. Mhm. Nawet nie było żadnego problemu. Nie było. Oczywiście są elektrozawory na górze, wszystko, ale mamy wszystko ręcznie otwierane. Ręcznie otwierane w razie... I używamy szczerze tylko ręcznego, no chyba, że... Ale mi się nie zdarzyło, nie? Rozumiem. No i bardzo dobrze, jest ta redundancja, czyli to podwójne zabezpieczenie, jakby coś, to tak. Zawsze tak, można skorzystać. Tak, tym kłopotów z tym nie będzie, ale zimą tak. Może być różne, prawda? Zobaczcie, to dość fajnie opisane wszystko, oświetlenie. Tak. Oświetlenie. Tak, nie pole pracy. Wiedzieć, co wszystko wie. Dokładnie. Tutaj informacja, poziom wody, wszystko. I to mi się podoba, bo wiecie, część producentów robiło autopompy w takim stylu, że kierowca, który nie zapoznał się z autopompą dość dobrze, mógłby sobie nie poradzić na szybko. A tutaj no, ona jest taka bardzo przejrzysta i... Dokładnie, szkolenie trwało 15 minut. No dokładnie, no ja gdy tutaj stoję tej kilka chwil, już czuję się przygotowany, żeby podać wodę po prostu i nie będzie z tym problemu. Ale to jest właśnie zaleta tego przejrzystego panelu i że to wszystko jest opisane. Szybkie natarcicho. Automatycznie zwijamy. I widzę, że rozwiązanie w tych stronach króluje. Przygotowany odcinek węża 7.5, podłączony od razu do... No państwowa tak nie może, my możemy. No teoretycznie nikt nam nie zabroni, ale nie stosujemy tego, a to jest fajne rozwiązanie. Tak, fajne. Tak, no można by było się rozwodzić nad różnymi przypadkami, ale uważam, że większość akcji, do których jedziemy, to jest w zupełności wystarczające. A żeby dorzucić na szybko jeszcze odcinek, czy dwa, to żaden problem. Zobaczcie, jaki super patent tutaj jest. Nie ma jazdy brudnych węży w kabinie. Nie ma jazdy brudnych węży na dachu, żeby nie brudzić dachu, jest skrzynia i... To jest piękna sprawa. Piękna sprawa. I to pod względem profilaktyki zdrowotnej i pod względem praktyczności, świetna sprawa, także no... mamy prądownicę 7.5 i 5.2. To chodzi o mocowanie, o nasadę, żeby widzowie wiedzieli, to 7.5 to jest po prostu większa średnica tej nasady. Mamy jeszcze co? Rzutkę, tak. Tu widzę żółtą rzutkę, dobrze widzę? No, to się przydaje tutaj w tym rejonie bardzo. I do szybkiego natarcia jeszcze nakładka do piany. Do szybkiego natarcia. Maseczki widzę w tym czasie mocno popularne i eksploatowane. Tutaj sorbent, tak? Piasek, sorbent. Sprzęt na komin. O, 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 o! Proszę wyciągnąć, zobaczcie. Kolejne rozwiązanie, które jest bardzo praktyczne, jeżeli chodzi o pożary sadzy kominowej. Ile par rękawic zostało spalonych, zanim to wypracowaliście? Oj, trochę poszło. Trochę poszło. Każdy, kto był na akcji. Też, ale... Chciałbym ale móc... sezon wytrzymałem. Tak, także. Chciałbym móc powiedzieć, że nigdy nie spaliłem rękawic na kominie, ale musiałbym skłamać. Tak. A tutaj widzę świetne rozwiązanie. Myślę, że ten moment to jest kolejny moment, kiedy część widzów podłapie właśnie świetne rozwiązanie do swoich jednostek. A, taki zestawik. Zobaczcie, wyważarka jest do drzwi. Weberowska.
pompką i z młotkiem. Ale jakie jest zastosowanie tego? Aha, do wbicia w drzwi. Rozumiem, faktycznie. Jeszcze nie używany, może nie będzie. Jestem ciekawy dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz, co jest w tym czarnym zafoliowanym worku? Sorbent. Sorbent, okej, okay. Czyli jest taki szczelnie opakowany. Druga rzecz, w Spytkowie też jest figurka. Nie wiem, czy to jest jeden autor. Nie. Spytkowie nie jest autor. To jest długa historia tych figurek. O właśnie, no to ja bym chciał ją poznać. U nas się zaczęła, u nas była pierwsza. Aha. Pierwsza nasza stoi w Giżycku koło Państwowej. Jest. To jest nasz pierwszy strażak, który tu stał. Później chłopacy, no też Matejko oczywiście, z drugim kolegą to wyrzeźbili na plenerze rzeźbiarskim, które kiedyś się tu w Kurlance odbywały. I chyba później już tam właśnie poleciało dalej, tam Spytkowo, chyba widziałem w Wydminach już też coś jest. A legenda mówi, że za wzór służył prezes, czy to prawda? Nie wiem, nie, no ten podobny do prezesa, a tamten to nie, to do starego tego. Ten co przed strażą poprzedniego. Tamten, prezes, ale jeszcze stary, z lat 80. No, czyli widzicie, w każdej legendzie jest ziarno prawdy. Tak. Możemy wskoczyć do kabiny? Zobaczmy, jak wygląda. Jakby ktoś z was mógł... Mamy... Tak wygląda wnętrze Manika TGM. Mamy nawigację połączoną z systemem w Giżycku. Czy to się sprawdza praktycznie? Tak. Czyli kierowca wpada, włącza stacyjkę, albo nawet i nie, tylko nie zdąży wsiąść, już mamy wyświetlenie, gdzie mamy jechać dalej. Gdzie macie jechać dalej? Dokładnie. No i zobaczcie, no terminale WSP sprawdzają się, działają. Czyli na ostatniej akcji, znaczy może nie na ostatniej, ale kiedyś mieliśmy przyjemność współpracować przy drzewie. Zaraz znajdziemy. I możemy powiedzieć, było... nie, drzewo to jest za mało, to było... No, duże drzewo. Duże drzewo. To już prowadziła was ta nawigacja. Tak. A tutaj na środku, w kokpicie mamy panel do autopompy, tak? Tak. Podświetlenie autopompa. Stan wody, środka pianotwórczego, tak, przyciski do oświetlenia. To oświetlenie, włączanie. No. A załączenie autopompy to po prostu przycisk? Też przycisk. Sprzęgło i cyk. Włączamy. Z tyłu możemy wyłączyć. Okej, no to lećmy dalej. Zobaczmy, co tam jeszcze stoi obok. No, jest fajnie. Zwykłe żaróweczki, ale robią robotę. Lecimy, Forda oglądamy. Skrytka z hydrauliką już otwarta. Mamy tutaj nóż do cięcia szyb. Mamy... Co my tu mamy? Zabezpieczenie. Aha, okej. Okay. Zabezpieczenie na kierownicę. Rozpieracz kolumnowy. Spodnik progowy. Bardzo, bardzo, bardzo fajne. Dość nowy sprzęt, bo widzę, że proszę, pachnie nowością. Dwa lata. Po serii wypadków drogowych. Ale jak widać używany, zobaczcie. Tak, no już parę razy używaliśmy niestety. No to co, może odpalimy, pokażemy widzom jak to pracuje. Pracują właśnie nożyce, służą do cięcia karoserii samochodu. Trochę to waży, nie? Ile może być kilogramów? Około 20 będzie, no właśnie. No dziękuję serdecznie za prezentację. To tam dużego Fiata cieliśmy, to tam nawet nie... Nie jęknęło. Nic nie jęczy. 1 stycznia mieliśmy chyba z 6 wypadków. W jednym miesiącu? Tak, w jednym miesiącu. 6 wypadków. 6 i to jakoś tak jeden po drugim. Czarna seria. Tak, czarna seria i ktoś się ocknął, że jednak mamy ten trochę już sprzęt. Wysłużony. A może do góry trzeba będzie szufladę. O! Mamy agregacik. Trochę wody jest na tym samochodzie. 900 litrów plus 100 środka pianotwórczego. Ciśnienie 40 barów. W przypadku jakiegoś Karczer.
Można, można. Tak, lakier można. Można. Można rwać. Bardzo przydatny. Tak. Samochodów, rowów, gaszenia. Tak. Bardzo. Zastosowań wiele. Tak. R1, torba medyczna, koce, żeby zabezpieczyć poszkodowanego. Właśnie o. Te... Podpory. Podpory. O, już widzę. Okej. Czyli zobaczcie, takie mamy podpory, które służą do stabilizacji samochodu. OSP Radzieje też mają ten model właśnie. I chyba spytkowo też. Spytkowo też, dokładnie. Bardzo proste w obsłudze. Można oprzeć o samochód i zabezpieczyć, zastabilizować go taką podporą. Wnętrze, zobaczmy jeszcze wnętrze. Tak na szybko, może ja tutaj wskoczę od strony kierowcy. Patencik z nożem do cięcia pasów, bardzo dobry. Nie zgubi się na rzepie, zawsze w tym samym miejscu. I, no i jest pod ręką, także to jest fajne rozwiązanie. Lizaki do kierowania ruchem. Tutaj w drzwiach. O, sztuczny lód, nawet można drobną kontuzję złagodzić. Maseczki. Rękawiczki jednorazowe, konieczne przy działaniach medycznych. Defibrylator mamy na samochodzie. I pulsometr. I pulsometr w zestawie. Także można od razu założyć. Kamerka rejestrująca wyjazdy. To już względy pewnie bezpieczeństwa w razie. Tak, w razie co do naszego bezpieczeństwa po prostu. W drodze się stało, wiadomo. Odpukać to. To dokładnie. Jakiś fajny piesiu, Misiek.